Witam serdecznie wspaniale Widzowie. Dzisiaj ten filmik z kompozycjami, o którym mówiłem. Jestem i jest i on. Bez zbędnego gadania, przejdźmy po prostu do konkretów. Według azjatyckich źródeł, oto najmocniejsze kompozycje w tym patchu. Pierwsza kompozycja, co raczej nie powinno Was dziwić, to kanonierzy. Nasz carry to Korki. E, najlepiej Rageblade Giant QSS. Tankiem jest IDAS. E, Itemki proponowane widzicie na ekranie, no ale wiadomo, jak nie masz tego, co jest B i S, czyli najlepsze w slocie, to musisz kombinować, czyli po prostu itemki Attack Speed AD. No i tak to mniej więcej wygląda. Idziemy dalej. Przepraszam Was bardzo. Eee, dobra, wszystko widać. Sprawdźmy, czy wszystko widać, czy wszystko działa. Wszystko działa. Ok. Kolejna kompozycja. Set Reroll 9 RageWingu. Tutaj naszym głównym carry jest set, proponowane itemki. Te dwa pierwsze to są core itemki, czyli takie najważniejsze. Trzeci item to może być też Deathblade albo jakiś Giant Slayer. Szywana lubi Morello, lubi też, lubi też itemki Budapest. No i oczywiście bracia Yasuo też lubią tutaj potańczyć. No taka kompozycja też podobno bardzo dobra. Filmik z tego pojawił się wczoraj. Dalej. Ech, kompozycja pod JD. Jeszcze raz się upewnię czy wszystko widać. Wszystko widać. Dobra. Więc JD i czterech mistyków. Jest to kompozycja, która teoretycznie powinna naturalnie sobie dobrze radzić. Z jakimikolwiek kompozycjami magicznymi. Naszym carry tutaj jest shioju, aczkolwiek anivia też jest secondary carry. No i naszym tankiem jest Niko. Jeśli ubierzemy też dodatkowo braci Jasu, to jak najbardziej też są tutaj wskazani. Jeśli chodzi o augmenty, a właśnie, bo nie powiedziałem augmentów poprzednich, no to augmenty pod ranger Wingów, jakiś Scorch Tantrum oraz pod jednostki, e, to jest Golda, jakiś tam trade Sector, pod role ekonomiczne, e, te no jak to się mówi, augmenty, tak, augmenty. E, już tak spolszczam to maksymalnie. Natomiast tutaj, tutaj e, Cybernetics, Ascension, jakiś augment do mistyków, Thrill of the Hunt. Czy do Jade'ów jakieś augmenty? No nie wiem. Sam jest taki augment, że jak statuetka umiera. W sensie nie, przepraszam. Jak jakaś jednostka Jade'owa ma umrzeć, to statuetka umiera. Czyli trzyma ich przy życiu troszkę bardziej. To też jest chyba całkiem dobry augment. Także tak to wygląda. Dalej. Kolejna kompozycja. Kompozycja po to, Zaię, Dosyć znana, tak mi się wydaje. Bracia S.O. też się tutaj znaleźli. Zaja pod gilnię. To myślę, że tutaj nie trzeba za bardzo tego tłumaczyć. Press the Attack na pewno będzie dobrym augmentem tutaj do tej kompozycji. No i co? No i ta, ten augment, który daje wam statystyki za każdy aktywny trade też będzie całkiem spoko. No i chyba swift shotowe po prostu augmentiki. Idziemy dalej. Dalej mamy takie combo. Siphon, e, Eliska cary plus Jade. Tutaj mamy Shape Shifterkę jako Niko, ona jest naszym tankiem. E, no i mamy po prostu Jadeów plus whispererów. Naszym cary jest, tak jak wspomniałem, Eliska. E, no a secondary Kary może być Siphon, no i oczywiście tank Niko. Jakie ogmenciory tutaj? No przede wszystkim te, które nas leczą Ascension e, No i co? Wydaje mi się, że głównie właśnie takie augmenty. No może coś tam pod tego Whisperera jeszcze można też upchać. Idziemy dalej, bo jest tego sporo, a muszę wam pokazać jak najwięcej. Dalej, kompozycja kolejna. Czy to się mieści na ekranie? Mieści się. Dobra, cały czas sprawdzam. Eee, kompozycja pod smoki, w których Kerry będzie Aoshin. Więc tutaj oczywiście wymagamy augmentu pod smoki, który umożliwia nam granie wielu smoków na naraz. Eee, no i co jeszcze? Może jakiś high-end shopping byłby spoko, żeby się dostać do tych jednostek, które nas interesują. Także Keryto, to Aoshin, Sekundary Kerry pod AD, Seifel i Tank Aidas. Orn oczywiście dla Tempesta. No i mamy też sobie tryszyka tutaj dla Guardiana. Dobra, idziemy dalej. Shimmer Scale. Shimmer Scale są dosyć ciężkie do grania, ale jest to ulubiona kompozycja TFT Bishop. W scale w naszym carry jest Zaja albo Swain, przy czym Zaja będzie lepsza. Polecałbym to grać, kiedy mamy dostęp do tego przedmiotu, do tego Driver's Axe. Eee, to plus e, Gunblade to raczej Core. A trzeci item, no nie musi być ten, ale jak będzie to super, jak nie będzie, no to jakiś Devblade albo Infiniryage. No i Idas jest oczywiście tankiem. JasU to jest. JasU, wiadomo, że działa bardzo fajnie. Na i rzucamy koronę, jak uda nam się osiągnąć 9 Shimmerscale. I wtedy jesteśmy szczęśliwi. No jakie augmenty? No to augmenty to chyba się domyślacie. Po prostu emblematy pod Shimmer Scale. To nas najbardziej interesuje. tudzież jakieś tam spatu spatulki. Idziemy dalej. Dalej mamy Aurelion Sola, który wreszcie szczęśliwie może sobie kierować. Także Aurelion jest naszym Kery. E, coś do Manny, jakiś szodin tutaj. Zrobiliśmy go pod Kryta, aczkolwiek możemy go też zrobić standardowo, pod jakiś tam Archangels plus Gunblade czy coś w tym stylu. Natomiast chyba ta wersja będzie lepsza. Jak mamy dużo szczycinków, Zoe też chętnie przytuli. Naszym tankiem jest Silas. No i tak to wygląda tak naprawdę. Idziemy dalej. Dalej mamy Major pod Aoshina. Aoshin chciałby tutaj być Majorem, tudzież no nie musi być też Majorem, ale fajnie by było, gdyby był. Kolejne temy to Shodin i Archangels naszym tankiem tutaj. No myślę, że też powinien być kurczę Silence, czego ja tutaj nie pokazałem wam. Także przepraszam. No i oczywiście to samo, czyli Zoł i Shodinka dodatkowa i lecimy w Targo, Czyli po prostu tutaj chcemy tego Tempesta też aktywować. Dalej. Tutaj mamy Scale Scorn Reroll, czyli chcemy tutaj zrobić linię na trójkę, Olafa na trójkę, może Dianę na trójkę, drama na trójkę, jak nam wszystko wyjdzie, to super. Olaf kawalerzysta jest szczęśliwy. Jeśli się taki wydarzy, Olaf Assassin też pewnie zdałby egzamin. Te kompozycje ogólnie nagrałem na YouTubie, jak chcecie, możecie ją zobaczyć. Tutaj głównie graliśmy pod linię Kerry, Także kompozycja bardzo taka flexible. I myślę, że całkiem fajna. Agmenty, oczywiście emblemat kawalerzysty, thrill of the hunt, no i po prostu augmenty związane z kawalerzystami, no bo tutaj gramy głównie pod Talinię i pod tego Lafa, który też staje się kawalerzystą, więc jest szczęśliwy. Dalej, mamy Jonę Rerol, Mirage. Tutaj chcielibyśmy zrobić tak, że jeśli Mirage daje nam atak spina, to chcemy tutaj zrobić yy, yy, lasery, czyli dwa, dwa, dwa łuki, przepraszam, jak to się nazywa? To się nazywa Rapid Fire Cannon. E, oprócz tego Bloodthirster i QSS, przy czym jak nie mamy tego Mirażu, no to możemy zrobić Range Blade'a. Deja może być secondary carry, Yasuo może być secondary carry. I tak sobie właśnie to gramy. Augmenty, które nas interesują, Trade Sector, Weak Spot, e, no i ten cały Lotus jest też całkiem spoko, jak się okazuje, czyli te krytyczne umiejętności. Także polecam całym cycem, jeśli możecie dograć to jak najbardziej. Idziemy dalej. Czekajcie, tutaj się chyba walnąłem, bo wydaje mi się, że to już jest ta kompozycja tak, już to pokazywałem. No dobra, to do, do, docieramy na koniec, czyli do naszej ulubionej kompozycji, która w naszych sercach cały czas istnieje, ale niestety nie, nie potrafimy jej spulować dobrze, żeby to działało, ale wierzymy, że to działa. Czyli kawalerzystka Anivia. Tak, moi drodzy, to cały czas jest w naszych sercach. Gdzieś tam chcielibyśmy, żeby to działało. Ja wierzę, że to działa. Więc Anivia, kawalerzystka plus Gunblade. Trzeci item. Jaki? Macie jakiś tankowny? Może Morello? Ciężko to odpalić, bo musisz mieć trzy legendy, musisz mieć kawalerzystę, emblem. Musisz mieć bardzo dużo rzeczy, żeby to w ogóle działało. No i w tym układzie po prostu Volibear zjada Hekarima. <laughs> Przepraszam. Voliber z zjada Hekarima, Anivia zjada Orn zjada z Sejuani. Yasuo biega sobie wolno, Soraka też i Ashka tutaj bejtuje jakieś rzeczy. Statuetka działa na jak najwięcej naszych jednostek. Dlaczego to działa? Działa to dlatego, że kawalerzysta daje dużo resów, aniwi, plus jeszcze zjedzenie kawalerzysty daje też jeszcze więcej resów, bo ona przejmuje jego resy. Do tego, będąc już bardzo tankowna, leczy się z Galblada i robi jeszcze potężne obrażenia Morello. Leczenie jest o tyle potężne, że, że działa po prostu obszarowo. Ona bije wiele, wiele jednostek naraz, więc leczy się naprawdę sprawnie. Przy tych resach to w ogóle tankuje to wszystko na chwilę. Także augmenty, na pewno Celestial Blessing, żeby leczenia było jeszcze więcej. Spatulowe augmenty, gdzie możemy zrobić Kawalerzystę, Kawalerzysta Emblem. No i tak, by to wyglądało, moi drodzy. Mam nadzieję, że tyle kompozycji Wam wystarczy, że macie teraz czym grać, jeśli jesteście zbłąkani. No i ja oczywiście zapraszam Was codziennie na streamki. 22, 23. Powiadałem na YouTubie oraz na Discordzie, na którego też serdecznie zapraszam. Zapraszam do opisu, tam macie wszystko. Także życzę sukcesów w TFT. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. I życzę miłego dnia. Całuj!